Rajd Katyński, chodzi o politykę czy o historię? Czy jeszcze o coś innego? Przede wszystkim chodzi o upamiętnienie ofiar zbrodni komunistycznych, ale także o nawiązywanie relacji międzynarodowych ponad polityką. Rajd Katyński nie ma nic wspólnego z polityką. Nawiązuje relacje po prostu człowiek-człowiek. Rajd Katyński ponadto wspiera Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich, mieszkających w miejscach, gdzie kiedyś była Polska i te granice się przesunęły i tam bardzo dużo Polaków zostało i Rajd Katyński pamięta o tych Polakach i bardzo często Rajd Katyński, tylko Rajd Katyński o nich pamięta, bo często bywa tak, że władze już zapominają o tym, że wciąż tam jest bardzo dużo naszych rodaków, którzy potrzebują tego kontaktu z Polakami, z macierzy. Przejechałaś sporo kilometrów z uczestnikami tego rajdu. Jak oni godzą pamięć o pomordowanych Polakach, tam między innymi w Rosji, w Katyniu głównie, z deklarowaną swoją sympatią wobec Rosji, Rosjan? A to bardziej może pytanie do samych tamtych uczestników. Ja mogę ewentualnie się wypowiadać w swoim imieniu. No, jeśli chodzi o moją opinię na ten temat, to ja przede wszystkim odróżniam to, że zbrodnie, które były dokonywane na Polakach, nie były zbrodnią narodu przeciwko narodowi, ponieważ to była zbrodnia ideologii przeciwko innym narodom, przeciwko ludziom, którzy nie wyznawali tej ideologii. Należy pamiętać, że pierwszą ofiarą tej ideologii komunistycznej byli właśnie Rosjanie i nie tylko byli pierwszą ofiarą, ale też Rosjanie pierwsi stawili opór tej ideologii. Była Biała Armia, byli ludzie, którzy walczyli z bolszewikami i to oni pierwsi stali się ofiarą, więc to warto podkreślać, że to nie jest walka narodu z narodem, to jest walka ideologii przeciwko ludziom. No właśnie, a jak reagują na ten rajd sami Rosjanie, wiedząc, że przecież Polacy przyjeżdżają tam uczcić pamięć swoich rodaków pomordowanych? Dwa razy byłam na rajdzie katyńskim i za każdym razem, kiedy towarzyszyłam rajdowi katyńskiemu, widziałam bardzo serdeczne przyjęcie. Rosjanie często sami z nami uczestniczyli w różnych obchodach, pomagali, nigdy nie przeszkadzali, więc jak najbardziej była z ich strony duża serdeczność, bardzo duże zainteresowanie mediów. Pamiętam, że zawsze właśnie jakieś kamery towarzyszyły, były relacje w tamtejszych telewizjach, więc jak najbardziej pozytywny odbiór. No i bardzo zwykli też ludzie bardzo serdecznie nas witali, pytali, dlaczego tu jesteście. Też od nas się historii dowiadywali, więc jak najbardziej pozytywny ten odbiór był. No i przede wszystkim ogromna gościnność, której już tutaj raczej nie ma. Obserwując te wszystkie komentarze w mediach, właśnie samo zainteresowanie medialne tym rajdem, twoim zdaniem ten marsz bardziej łączy czy bardziej dzieli na chwilę obecną? Myślę, że bardziej łączy, a to, co mówią media, no to wiemy, że media są propagandowe, wiemy, że nie tylko na temat wypraw motocyklowych mówią jakieś niestworzone historie, ale też na temat innych wydarzeń, więc mediami się nie należy specjalnie interesować. Lepiej pojechać i przekonać się na własne oczy, jak to wygląda w rzeczywistości.